Cześć, witam. X Grosz z tej strony. Witam na kanale KryptoKamikadze. I dzisiaj o takim temacie, który właściwie dotyczy każdego z nas, ponieważ gdy tak staniemy wystarczająco daleko tego obrazu świata, to widzimy, że rządy tak jakby w takim skoordyn skoordynowanym ruchu próbują coraz bardziej i bardziej zacieśniać nam na szyi tą pętlę podatkową, wyciskając z nas dosłownie ostatnie nadzieje. I a, i właściwie trzeba stać wystarczająco daleko, aby to widzieć, ale również wystarczająco blisko, aby widzieć szczegóły i wiedzieć, jak być o tych parę kroków przed nimi, tak, aby nigdy cię to lasso nie dosięgało. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, ale zanim o tym, to chciałem jeszcze dotknąć jednego tematu, który jest bardzo ważny dla nas, wszystkich tutaj, którzy razem tradujemy. I takie trzy minuty z książki Jessego Livermore, którą już polecałem kilka razy, którą czytam właściwie drugi raz. Tym razem już czytam ze zrozumieniem, tak mi się przynajmniej już wydaje. I chciałem Wam przeczytać jeden fragment, który uderzył mnie i cały czas uderza każdego z nas dosłownie. Szczególnie, kiedy zaczynamy swoją przygodę z tradingiem. Jeżeli jesteśmy w tradingu mniej niż dziesiątki lat, to prawdopodobnie zaczynamy. I tutaj widzę, że Michał napisał jego pierwszy tik, tak zaliczony, dzięki za wiedzę, bla bla bla, także super. Teraz posłuchaj tu, Michał, o co chodzi. Jesse pisze, że to wszystko prawda, że miał za sobą mnóstwo trades i mnóstwo pieniędzy zarobionych 10 tysięcy dolarów w wieku 25, 21 lat, ale wyjeżdżał z miasta z 2,5 tysiącami dolarów w kieszeni. Dlaczego? Ponieważ wiedział, że jego plan gry jest poprawny i był w stanie zarabiać bardziej częściej niż tracić, gdyby tylko przestrzegał swoich zasad. I to jest podstawa, ponieważ ja to zauważam u siebie dosłownie to samo, gdy przestrzegam swoich zasad, gdy nie napalam się, gdy nie bawię się w przeczuwanie rynku, gdy nie próbuję walczyć z rynkiem, wszystko gra, ale gdy, e, gdy tylko i wyłącznie wyłączę, lub próbuję nagiąć swoje zasady, momentalnie wszystko się sypie. I przeczytam wam jeszcze tutaj dosłownie dwa zdania: co pisze Jesse: Gubił mnie brak konsekwencji, czyli to, że nie byłem wystarczająco rozsądny, aby rygorystycznie trzymać się zasad, to znaczy zajmować pozycję tylko wtedy, gdy byłem przekonany, że rynek mi sprzyja. Świetnie to napisał, ponieważ to jest dosłownie to, co każdy jeden z nas e, e, doświadcza. Sam doświadczyłem tego wiele razy, ilekroć analizowałem notowania na podstawie wcześniejszych, bla, bla, bla i tak dalej, i tak e, dalej. Nie stanowiłem wyjątku, więc nie ma wyjątków, po prostu musimy się trzymać zasad. Znowu piszę, żaden człowiek nie może być bez przerwy e, racjonalny w swoich postawach i nie ma wystarczającej wiedzy, aby robić to rozumnie. Więc można popełniać błędy, dlatego e, twarde zasady, które mamy zapisane, pomagają nam, pomagają nam w tym, aby nie. Spekulować poza zasadami. W tym znaczeniu właściwie to ten fragment zdania napisał. I to właśnie rujnuje wielu graczy. Tak to podsumował. Więc niesamowite. Powiem Wam, że gdy tak czytam tą książkę drugi raz, to dużo, dużo więcej zauważam niż poprzednio. Tak więc, dla wszystkich traderów, którzy tutaj się wypowiadają i dzielą swoimi doświadczeniami, trzymam naprawdę za, za Was kciuki, abyście się trzymali swoich zasad, abyście dopracowywali swoje zasady. I a, abyśmy, e, tak jak mówię, nie, niekoniecznie jestem fanem Jessego Livermore, ponieważ bardziej e, kręci mnie osoba, na przykład, tutaj Jim Simmons, który do dzisiaj żyje i właściwie w naszych czasach, potrafił niesamowitą firmę stworzyć Renaissance Technologies, która dzięki matematycznym e, algorytmom e, świetnie sobie radzi na rynku. E, wrócimy do tego tematu jeszcze, z, e, kiedy będziemy rozmawiać o tradingu, ale jest to na pewno jest to na pewno mm, w tym momencie myślę wzór taki tego co się dzieje e, na rynku i w którą stronę powinniśmy podążać i e, Między innymi dlatego też nad botem cały czas pracujemy razem tutaj z kolegą Krzysztofem, i, i powiem wam, że, powiem wam, że cały czas znachodzi się nowe i nowe niuanse w całym, w całym systemie, w całym algorytmie, gdzie trzeba wykluczyć coś, aby nie fałszowało nam wyników ponieważ jakaś jedno wydarzenie, które akurat się wydarzyło w danym okresie czasu może fałszować wyniki, które byłyby zupełnie inne i konsekwentnie nie ma to ciągu w przyszłości. Więc różnego rodzaju tutaj próbujemy robić ustawienia w tej chwili, jeżeli byście się pytali jak sobie radzi bot na tym bocznym rynku, bo boczny rynek mamy jakby nie patrzeć, idziemy w bok, to no radzi sobie, radzi sobie średnio, nie ma, nie ma tutaj żadnych, że tak powiem, zysków, raczej pozycje, pozycje są e, zerowe lub stratne, i ogólnie cały, cały mój, e, zresztą mogę wam pokazać, to nie ma, żadnego, nie ma żadnej tajemnicy, zobaczmy mój profit. W tej chwili e, minus 260 na minusie, jeżeli chodzi o konto, mamy 54 wygrane pozycje, 59 przegranych. Więc tak to wygląda. Na pewno ten bot jest idealnie ustawiony pod to, że w miarę, w momencie, kiedy rynek dotknie mała hossa i nagle wszystko zaczyna rosnąć w górę, to wtedy potrafi pięknie wyłapywać lepiej niż człowiek, Wszystkie wzrosty i wykorzystywać je maksymalnie, ponieważ, tak jak tutaj u Gisiego czytałem, nie ma żadnych odczuć, uczuć, przeczuć. Jedzie według wskazówek. Natomiast, gdy jest rynek boczny, no niestety, wchodzi, wychodzi, czeka, więc e, tak to wygląda. Dobra, tyle o tradingu dzisiaj. E, oczywiście e, do tego wracamy regularnie, a teraz chciałem dotknąć tego tematu, o którym, e, o którym wczoraj trochę zacząłem, a dzisiaj chciałem dokończyć. I puszczę Wam kawałek fajnego, fajnego fragmentu z naszej rzeczywistości. Niesamowity, niesamowity fragment, no i, no i smutna prawda, ale to jest dosłownie to, o czym, o czym wczoraj mówiliśmy. Zobaczymy, czy będzie dobrze tutaj słychać naszego kolesia. Dobra, uwaga, puszczam. Może sobie wypłacić to jest zupełnie co innego niż przymusowe przelanie ich do ZUS-u, który jak wiemy no jest teoretycznie tam każdy z nas zbiera kapitał i ma. Teoretycznie, każdy zbiera kapitał i ma. Pieniądze zapisane, swój kapitał, który uzbiera w składkach, no To jest tylko zapis księgowy, bo faktycznie te pieniądze są przeznaczane na bieżącą wypłatę. Czyli to, co jest. To, to wszyscy wiemy. To nie jest żadna tajemnica. Każdy z nas to wie. Korytury. Jeszcze z podatków trzeba dopłacać. Ale dzisiaj ma się dziać także i to. No i to chciałem, to, to, jest, to nie jest coś, że ja tutaj odkryłem jakieś nie wiadomo co. To jest każdy z was mi to komentuje pod spodem w moich komentarzach, ale wiecie o co chodzi. Myk jest taki, że w tym momencie, kiedy my patrzymy na świat i kiedy w ogóle widzimy jak rządy w każdym jednym kraju mają te same problemy, to zauważymy też również ich skoordynowane podejście do tematu, że hej, patrzmy, kto ma pieniądze, patrzmy, gdzie są pieniądze i tam zarzućmy laso, tam ściśnijmy naszą ściśnijmy tych ludzi w garści. I to, że możemy oczekiwać, że w pewnym momencie nie, tu nie będzie żadnego zakazu kryptowalut, tu nie będzie żadnego banu na kryptowaluty ogólnie na świecie. Powiem wam inaczej, tu będzie ściśnięcie. Jak najmocniejsze, wszystkiego, co można wycisnąć z tych ludzi, co w tej chwili są w krypto, a co nie są o parę kroków do przodu przed e, swoimi oprawcami, że tak powiem. A, trzeba myśleć do przodu. I teraz, e, gdy o tym myślimy, to powiem Wam tak, zauważam, już w tej chwili można zauważać, gdy słyszymy wypowiedzi różnych ludzi ze świata krypto, które mają, którzy mają biznesy w świecie krypto, którzy mają giełdy. Nawet gdy słyszycie z Sylwestra, e, kiedy mówi o swojej giełdzie i o tym, jak musi tańczyć tak, jak mu regulatorzy grają, ponieważ ponieważ co? Ponieważ przyszłość się zbliża i przyszłość będzie polegała na tym, że będzie po prostu zarzucone tutaj potężna, potężne laso, potężne sito i będziemy, będzie próbowane wycedzić z nas wszystko, co mamy dosłownie, ile tylko się da. I dlatego, dlatego w takiej sytuacji a, trzeba być o parę kroków przed. Trzeba być o parę kroków przed, trzeba ten rynek, że tak powiem, w tym rynku się szkolić, trzeba w tym rynku się orientować, trzeba znać ten świat, trzeba wiedzieć dosłownie, jak się tutaj poruszać, i nie trzeba ograniczać się do jednej, jednego miejsca na Ziemi, do jednego miasta w, w kraju, do jednego miasta w Europie. Trzeba patrzeć naprawdę globalnie na ten system, ponieważ gdy w pewnym momencie Twój bitcoin byłby wart milion złotych powiedzmy i miałbyś do wyboru albo oddać 30% w podatku albo sobie że tak powiem wykupić nie wiem apartament nie wiem, w portugalii na rok i potem nie zapłacić podatku z wyboru tych krypto no to, no to trzeba się zastanowić co jest lepsze dla Ciebie nie jest, nieco jest lepsze dla kogoś. Zawsze myślimy, co jest lepsze dla nas. I tutaj wszyscy, co są spoza psy ogrodnika, będą szczekać i pokazywać palcami, ale my nie mamy po prostu, bo po prostu nie mają kości. Chcą, aby im rzucić kość. Więc my nie mamy obowiązku nikogo utrzymywać. My mamy obowiązek zadbać o siebie i swoje rodziny. I nie chodzi tutaj o to, aby w jakikolwiek sposób łamać prawo, aby oszukiwać. Aby nic w tym stylu robić, tylko aby po prostu być tam, gdzie jest się traktowanym najlepiej jak tylko można. I teraz, jeżeli, jeżeli bitcoin w tym momencie, przynajmniej dla mnie, służy do tego, aby zabezpieczyć swoją przyszłość, aby zarobić na bitcoinie, to na przykład dla wielu osób nieruchomości, złoto czy jakieś inne decyzje mogą, Służyć do tego, aby, aby to przechować, ale teraz musimy pamiętać, że przechowując, przechowując środki w nieruchomościach, czy w złocie, czy w czymkolwiek innym, jeżeli jest to już w systemie bankowym, że tak powiem, przechowywane, no to w tym w tej chwili jesteśmy na odstrzale, możemy być po prostu tutaj absolutnie ściśnięci. Więc. Po prostu musimy myśleć do przodu. O każdy nasz krok powinien być planowany do przodu, i e, niekoniecznie, tak jak powiedziałem, niekoniecznie robić coś, co jest niezgodne z prawem, ale po prostu traktować siebie najlepiej na co, e, na co człowiek zasługuje. No, e, nie na darmo ludzie nie prowadzą interesów. Niektórzy w Polsce tylko przenoszą swoje interesy, przenosili do, najpierw do Anglii. Nie na darmo do Wielkiej Brytanii, czy do Irlandii, czy do, na Maltę, czy teraz do Estonii. Apple przecież wyniósł się ze Stanów do Irlandii. Etsy tak samo prowadzi, eBay, Facebook. No po prostu w taki sposób trzeba patrzeć również na swoje własne finanse, i e, nieważne. Wiem, że wczoraj mówiliśmy o raptem o 25, e, 1,4 Bitcoina, ale wierzę, że również między nami będą e, osoby, które będą miały więcej i które będą myślały, i, i które w pewnym momencie będą myślały o tym, w jaki sposób e, zachować się, żeby być w porządku. Nie najpierw wobec. Punktu na, na, punktu na Ziemi, w którym się mieszka, ale wobec e, swojej, że tak powiem, e, przyszłości, przyszłości swojej rodziny. Dlatego, mm, co zrobić? Wyprzedzać sytuację. Być o krok do przodu e, przed, e, przed systemem. I tyle. I to jest prosta sprawa. E, więc e, to jest taki temat, wiecie, który naprawdę ciężko dotykać, ponieważ nie chce się, nie chce się powiedzieć zbyt wiele i nie chce się nie chcę się, że tak powiem naruszyć pewnych, pewnych nie wiem tematów, które mogłyby być drażliwe, ale jest też jedna ważna rzecz o, której, o której powinniśmy, o której powinniśmy myśleć i nad którą powinniśmy, również myśleć, kiedy decydujemy, co robimy i na kogo głosujemy i z kim e, kogo wspieramy. Ponieważ gdyby i tutaj jest znowu bardzo hmm, bardzo takie e, podejście typowo do przodu. gdyby tak, e, w Polsce, u nas w kraju e, ludzie, którzy podejmują decyzję, w jaki sposób będzie traktowane społeczeństwo. E, pomyśleli naprawdę racjonalnie, że hej, po co zażynać kurę, która znosi złote jajka? Przecież możemy zwyczajnie ją karmić i utrzymać u siebie, w swojej zagrodzie. Więc gdyby tak zamiast zażynać nas e, tymi podatkami, zrobili nam jedną wielką przestrzeń do oddychania, to wydaje mi się, że mieliby z tego więcej korzyści niż jednorazowy obiad z jednej kury, którą zarżnęli, a całego stada, które po prostu się rozpierzchło po całym świecie, dlatego, ponieważ wiedziało już, co ich czeka, gdy zostaną w tym miejscu. Więc to jest, to jest tak jakby, to jest tak jakby takie wyjście z sytuacji, bardzo życzeniowe, bym powiedział, ale całkiem możliwe, ale do tego potrzeba nam, potrzeba nam ludzi, którzy, którzy mieliby coś, mieliby coś pod czapką, no ale, to już jest inna sprawa. Ale póki co nie musimy się tym, nie musimy się tym że tak powiem, w tej, sekundzie, w tej sekundzie nie musimy się relokować, przestawiać, przeprowadzać, przenosić. Jedyną rzecz, co musimy robić, to jest dbać o swoje interesy, pilnować swojego, swojej przyszłości, patrzeć na obraz z wystarczająco bliska i z wystarczająco daleka, żeby widzieć szczegóły, ale widzieć cały obraz. I e, trzymać się zasad. I trzymać się zasad. Um, wszystkim tradującym polecam książkę e, Jesse Livermore, wspomnienia gracza giełdowego. I najwyraźniej przeczytanie jej jeden raz jest za mało, drugi raz zaczyna się wyłapywać niektóre szczegóły. A jeżeli chodzi o, mm, jakby przejście z tradera do inwestora, bo tutaj na tym to polega. Livermore był spekulanto traderem, i nie kończy się to dobrze. Ale kiedy przechodzisz z spekulanta tradera do inwestora i do zabezpieczania tego wszystkiego, co, co, co zrobiłeś. To wtedy jesteś Jimmy e, Simonsem, tutaj akurat nie ma tutaj, że tak powiem, najpiękniejszego wyglądu na tym zdjęciu, ale tutaj już lepiej dziadek wygląda. A, I wtedy naprawdę wygląda to zupełnie inaczej. To, co zarobisz, tu jest to typowo, typowo takie podejście w naszym stylu. To, co zarobisz, odkładasz. To, co odkładasz, jest twoim zabezpieczeniem na wszystko to, co chcesz robić. I nie pozbywasz się tego, tylko po prostu używasz to do twojego życia, do twojego do kumulacji, do cokolwiek w życiu, jakikolwiek plan masz do osiągnięcia. Dobra, to by chyba było tyle na dziś. Dzięki wielkie. No i jak zwykle trzymamy się i do usłyszenia następnym razem. Eventually, uh, to, uh, be a big success.